Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam na kolejną recenzję perfumową. Oczywiście znów będą to perfumy z męskim akcentem. Będą to perfumy skierowane dla panów, ale nie widzę przeciwwskazań, żeby panie również tego zapachu używały. Będzie to zapach sentymentalny, dlatego że gdy pierwszy raz ten zapach powąchałem, będąc w gimnazjum, to oczywiście przepadłem i za wszelką cenę chciałem ten zapach mieć. Ale jak wiadomo, młodzi ludzie pieniędzy dużo nie mają, więc też te ceny były wręcz, bym powiedział, nieosiągalne, ale też myślenie młodych ludzi na temat tego, że perfumy mogą tyle kosztować i to jeszcze w tamtych czasach, to była to rzecz, wręcz bym powiedział, awykonalna. I po latach nadarzyła się okazja, żeby zakupić zapach, który jest właśnie do tego zapachu podobny. A zapach jest od marki Floris, nazywa się Santal. Jest to pozycja, która naprawdę wstrząsnęła moim mózgiem, jak tylko ją zobaczyłem, że jest podobna do zapachu, na który zachorowałem, będąc w gimnazjum, to stwierdziłem, że czas najwyższy tę pozycję zakupić. No i oczywiście też nadarzyła się mega okazja, dlatego że mega tanio kupiłem ten zapach i nigdy chyba takiej ceny za markę Floris nie było. Dlatego cieszę się tym bardziej, że ten zapach trafił do moich zbiorów. Także jeżeli chcecie wiedzieć, do jakiego zapachu ten zapach jest podobny i na jaki zapach zachorowałem w gimnazjum, no to oczywiście zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Marka Floris jest to marka, która ma już mega długi staż, jeśli chodzi o produkcję perfum, dlatego że marka powstała w 1730 roku. Jest to już mega długo na rynku. Dla mnie to jest w ogóle taki mindfuck, jak w ogóle marka może tak długo istnieć na rynku. To jest w ogóle jakiś kosmos, żeby od tamtego czasu przejść przez tyle różnych kryzysów, różnych nie wiadomo jakich tam sytuacji, gospodarczych, ekonomicznych na świecie i dalej marka się trzyma. Także dla mnie to jest hardcore mega, no ale co tu dużo mówić, marka z tradycjami, marka, która wie, co robi, ponieważ perfumy tworzy naprawdę bardzo takie charakterystyczne, w ładnych butelkach, wszystko super, świetnie wygląda. Też czaję się na jeden zapach, jeżeli uda mi się go upolować w mega dobrej cenie, no to oczywiście z kolejnym Florisem do Was przyjdę, ale nie zdradzę Wam, jaki to będzie zapach, ale na pewno będzie to zapach mega, mega stary, więc to będzie już takie mega porządne retro, także bądźcie czujni, jak tylko uda mi się go upolować, to oczywiście przyjdę do Was z recenzją tego zapachu. My dziś zajmujemy się marką Floris, więc oczywiście przechodzimy do analizy opakowania i butelki. Opakowanie, jak widzicie, jest proste, matowe, bardzo ładnie wykonane, ciekawa struktura kartonu, tak jak często na wizytówkach mamy taką fakturę na papierze. Na każdym boku opakowania mamy złotą ramę, z przodu mamy ładne logo marki Floris na ciemniejszym granacie. Całe opakowanie jest w kolorze takim błękitnym, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Butelka również robi robotę, dlatego że jest elegancka, prosta, a jednocześnie czuć tą taką tradycję bijącą z tej butelki. Butelka ma bardzo ciekawy kształt. Z przodu na nią patrząc widać, jak delikatnie rozszerza się ku górze. Góra nie jest płaska, tylko ma takie wzniesienie. Bardzo dobrej jakości naklejka z przodu, ładny nadruk, korek świetnie siedzi, jest metalowy, ciężki. Na samej górze mamy logo marki Floris. Ładnie się to wszystko ze sobą prezentuje. Na węższych bokach mamy wytłoczone nazwę marki. Tak butelka prezentuje się w dłoni, jak możecie zobaczyć. Wygląda naprawdę bardzo ciekawie, bardzo elegancko. Ma ten sznyt retro, ale jednocześnie tworzy taki efekt niszowości. Jest to zapach, który no dosyć charakterystyczny jest, ponieważ nie znam drugiego takiego, do którego ten zapach byłby podobny, poza właśnie tym zapachem, na który zachorowałem w gimnazjum. Ale przejdźmy do samego zapachu, bo jest naprawdę nieziemski. Przepiękny, drzewny, aromatyczny, z nutą słodyczy, z nutą przypraw. Ciekawie to wszystko pachnie. Mamy tutaj trochę taki aromat słodkiej takiej wody po goleniu, które kiedyś były, ale dodatkowo właśnie z przyprawami. Bardzo przytulny, bardzo aromatyczny.
Nie jest to taka hardkorowa, ostra woń aromatycznych, świeżych zapachów retro męskich. Jest to rok 2002, czyli już odchodzimy od tych zapachów ostrych, szyprowych i rok 2000 daje nam już trochę więcej słodycze, czyli mamy dalej tą taką męską klasykę, natomiast osłodzone jest to wszelkiego rodzaju przyprawami, ciepłymi akordami, lekką pudrowością. Dodatkowo czuć, że jest to taki typowo męski zapach, ale właśnie osłodzony różnymi składnikami, więc spokojnie myślę, że nawet paniom mógłby się spodobać. Natomiast jest to taka typowo męska kompozycja z nutami słodszymi i z nutami bardziej pudrowymi. No i oczywiście czuć te drzewne akordy, bardzo eleganckie, takie wręcz bym powiedział nawet garniturowe. Delikatnie jeszcze można by było wyczuć takiego retro, bądź po prostu klimat aktualnych, takich stricte typowo męskich kompozycji, ale ta woda ma tutaj tego ducha roku 2000, czyli już delikatnie tych takich osłodzonych klimatów. Marki perfumowe zaczęły wprowadzać bardziej słodsze składniki do męskich kompozycji, także jest to naprawdę świetna kompozycja. Przeczytam Wam skład, jaki znajduje się w środku, przeanalizujemy sobie ten skład, co ja wyczuwam najbardziej w tym zapachu i później zajmiemy się dalszą analizą tego zapachu, ale też opowiem Wam, na jaki zapach zachorowałem będąc w gimnazjum i do jakiego zapachu ten zapach jest podobny. Nuta głowy to kardamon, pieprz, bergamotka, trawa oraz cytryna Amalfi. Zaraz po rozpyleniu tu jak najbardziej kardamon, ta taka świeżość i jednocześnie przyprawowość kardamonu wychodzi, pieprzu za bardzo nie czuć i tu jak najbardziej z nuty głowy bym spokojnie wybrał kardamon, bergamotkę, cytrynę, myślę, że te trzy składniki jak najbardziej, trawa i pieprz tak nie do końca super wyczuwam. Nuta serca to lawenda, gałka muszkotołowa oraz goździk, przyprawa, lawendy jakoś super nie wyczuwam, ale gałkę muszkotołową i goździki bardzo ładnie czuć. Ocieplają całą kompozycję, świetnie się to wszystko tu razem ze sobą komponuje. I nuta bazy to drzewo sandałowe, wanilia, cedr, virginia, olibanum, bursztyn, piżmo i wetyweria. Tu dosyć słodko i sucho w nucie bazy i właśnie taki ten zapach jest. Czyli jest to zapach drzewny, jednocześnie minimalnie słodki, ale wytrawny. Ciężko to określić, ponieważ zapach słodki, który jest wytrawny. Wręcz bym powiedział, że nawet taki lekko suchy, z przyprawami i z delikatnymi nutami świeżymi na samym początku. Bardzo dobra pozycja, ponieważ w nucie bazy jak najbardziej ta wanilia, olibanum, bursztyn, piżmo nadadzą nam ocieplenia temu zapachowi, nadadzą również pudrowości. Z kolei drzewo sandałowe, cedr virginia oraz wetyweria, drzewny aromat, suchość, wytrawność. Fajne składniki, które są ze sobą dobrze połączone, bo czujemy jednocześnie drzewny aromat, czujemy jednocześnie taką suchą wytrawność, a z drugiej strony czujemy lekką pudrowość, czujemy słodycz, czujemy przyprawy w postaci gałki muszkotołowej, goździka. No i oczywiście tą taką świeżość kardamonu, świeżość cytryny oraz bergamotki. Całość tego zapachu jest świetnie zblendowana i naprawdę te składniki ze sobą mega współgrają. Kochając ten zapach w nucie bazy, to tu można już śmiało powiedzieć o tym, że kardamon dalej jest wyczuwalny, goździki, gałka muszkotołowa również. Te ostre cytrusowe nuty uciekły, więc delikatna nuta lawendy jest, ale nie jest jakaś ona może super tu wyczuwalna. Czuć delikatnie, ale ja bym jakoś tutaj super się na niej nie skupiał, ale za to z kolei te drzewo sandałowe, jak najbardziej wanilia, również cedr, wetyweria, piżmo, to wszystko jest w tym zapachu. Cudowna, męska, elegancka kompozycja na różne eleganckie wyjścia do pracy, do garnituru, na różnego rodzaju firmowe wyjścia, bankiety, ale też jak najbardziej sprawdzi się świetnie na wesela, śluby, randki, tak naprawdę na każdą okazję. Jest to super elegancka pozycja. Może projekcji nie ma jakiś super, za to trwałość jest bardzo dobra.
fajnie się ten zapach utrzymuje, długo z nami zostaje. Ja bym spokojnie powiedział, że minimum 8 godzin wyzwysz bezproblemowo, mimo że jest to woda toaletowa, to bardzo ładnie się utrzymuje i nie musicie obawiać się, że zapach zaraz wyparuje Wam ze skóry. Na ubraniach mega długo się utrzymuje. Także jest to bardzo dobra i godna pozycja do zainteresowania się, jeżeli lubicie tego typu wonie, bądź lubiliście i używaliście, a Wam wycofali właśnie zapach, który mi się spodobał, gdy byłem w gimnazjum właśnie w perfumerii i go powąchałem, a mowa tu o zapachu od marki Gucci i jest to zapach Envy, męskie Envy, które po prostu oszalałem na jego punkcie, ponieważ było to właśnie coś innego, coś nietypowego. Był to zapach właśnie drzewny, był to zapach przyprawowy, lekko, ja bym powiedział, taki kadzidlany, lekko aromatyczny, z nutą lekką, świeżą i było to coś innego na rynku perfumowym. I ja już wtedy wiedziałem, że lubię inne zapachy, że lubię zapachy nietypowe, coś innego, dlatego że przewąchając praktycznie całą perfumerię, tylko nieliczne zapachy mi się spodobały i stwierdziłem, że chyba nigdy nie znajdę swojego ładnego, jakiegoś ulubionego zapachu, ale właśnie w tym momencie poznałem zapach Envy, ale też i Pour Homme Gucci, który już oczywiście znalazłem sobie zamiennik i jest to Bentley Absolute, którego recenzja była na kanale. Ten zapach był cudowny, przepiękny, był jednym z moich top zapachów, a drugim był właśnie Gucci Envy, dlatego że była to taka jakby jego świeższa wersja, też taka drzewna, aromatyczna, trochę właśnie przyprawowa. Bardzo ładnie mi się ten zapach Gucci Envy nosił, jak go testowałem, no ale oczywiście był poza moim zasięgiem finansowym, także musiałem się tylko zadowolić jego zapachem, ale powiedziałem sobie, że kiedyś na pewno ten zapach nabędę. Ale niestety, ponieważ zapach został wycofany, ciężko go było dostać, teraz ten zapach jest gdzieś na różnych aukcjach, osiąga zawrotne sumy, no ale jest marka Floris i zapach Santal. Zapach, który jest bardzo zbliżony do zapachu Envy od marki Gucci, przez co się cieszę, dlatego że ten zapach trafiłem mega korzystnie cenowo i jest to naprawdę bardzo dobra pozycja perfumowa. Podobna do Gucci Envy jak najbardziej, może delikatnie cieplejsza, może delikatnie bardziej przytulna. I też mógłbym przyrównać ten zapach do zapachu, który już mam w swoich zbiorach. Jest to zapach Costume National, zapach nazywa się Homme. Tam również mamy takie przyprawowo, goździkowo, cynamonowe klimaty z nutami takimi bardziej ziołowymi, ale również dalej jest ten ciepły klimat. Nie są te zapachy absolutnie do siebie podobne, co po prostu stoją na jednej półce. Dwa różne, a jednocześnie dwa podobne. Czyli jest podobny vibe. Słodycz, pudrowość, ziołowość, przyprawowość, elegancja, męska, klasyczna forma zapachu, także Costume National Homme, jeżeli lubicie, to myślę, że Floris Santal można brać w ciemno, ale też jeżeli lubicie po prostu Gucci Envy, który został wycofany, a chcielibyście powrócić do Gucci Envy, to śmiało Floris zapach Santal będzie bardzo dobrym wyborem. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja mega się cieszę, że marka Floris zagościła w moich zbiorach. Zawsze chciałem jakiś zapach z tej marki przetestować. No i oczywiście nie dość, że zapach, który jest podobny do zapachu, który mega kojarzy mi się z czasami gimnazjum, to jeszcze zapach, który udało mi się zdobyć w bardzo dobrej cenie. Więc co tu dużo mówić? Deal idealny. Dajcie koniecznie znać, czy znaliście markę Floris, albo czy lubiliście zapach Envy męski od marki Gucci, jak Wam się sprawdzał, no i czy teraz po tym filmie, po mojej recenzji, jeżeli lubiliście zapach Envy Gucci, czy zainteresujecie się marką Floris i zapachem Santal. Dajcie koniecznie znać, piszcie komentarze. Jeżeli film się podobał, to wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. No i widzimy się w kolejnych filmach. Także na razie i cześć!